Siema, przychodzę dzisiaj do Was z naprawdę fajnym odcinkiem o usuniętych rzeczach, które ostatecznie nie trafiły do gry. Głównie będą to dialogi, które w większości nie słyszeliście i zostały usunięte. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie też wpaść na Twitcha. No i co, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Zaczniemy myślę od mojego sprostowania co do odcinka 3 ukryte misje w Białym Sadzie. Pokazywałem tę misję w Białym Sadzie i jedna z tych misji to była misja, która nazywa się Zaginiony w akcji. Mówiłem tam, że misja powinna nam się aktywować w oto tym miejscu, ale jest ona usunięta albo zbugowana. Wiele osób nie wiedziało, co miałem wtedy na myśli, więc udało mi się za pomocą moda Brother in Arms przywrócić tą krótką pogadankę, której nie zobaczycie normalnie w grze. Ciekawego sobie znalazł rozmówcę. On gada z psem, ty do siebie. Nie wiem, co gorsze. Też prawda. Swoją drogą słyszałeś, co mówił? Szuka kogoś. Może byśmy... O nie, jak chcesz się pchać w cudze sprawy, rób to sam. Ja poczekam. Po krótkiej wymianie zdań z Vesemirem będziemy mogli zagadać do tego ziomka, który gada z psem i zapytać go, czy nie widział czasem Yennefer. Bez modów normalnie w grze jest to niemożliwe. Widziałeś tu gdzieś kobietę o czarnych włosach i fioletowych oczach? Jechała od wierzbicy. Nie, sam szukam brata. Bił się z czarnymi w wielkiej bitwie, tu pod wsią zaraz, i słuch o nim zaginął. Ta krótka pogadanka została prawdopodobnie wycięta specjalnie przez CD Projekt Red, ponieważ kiedy przyspieszymy delikatnie na samym początku, ma niestety ona tendencję do ucinania rozmowy z Vesemirem i psuje tą całą początkową imersję. Radowid mówi, że jak... Przestań piszczeć, huza! Druga przywrócona opcja dialogowa na dzisiaj ma miejsce w misji Skarb hrabiego Roivena, a konkretnie w jednym z podpunktów tej misji. Zaraz potem jak spotkamy się ze szpiegiem, gdzie Triss tego szpiega torturuje, potem w zależności od opcji dialogowej możemy go albo zabić, albo wyczyścić mu pamięć. Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Chociaż tak naprawdę też nie wiem, czy to jest prawdą, bo niby Triss w zależności, którą opcję tutaj wybierzemy, wypowiada inne zaklęcia, opcji z wyczyszczeniem mu pamięci mówi coś takiego. Cesle Angef. A w opcji zabicia go coś takiego, Ren Angao. To kiedy podejdziemy do tego ciała, a wybraliśmy opcję zabicia go, Geralt powie coś takiego. Wygląda jak żywy. Czy został on zabity czy nie, tego nie wiemy, ale potem jak zaraz po końcu misji udamy się do Triss z nią porozmawiać, będzie dostępna pewna opcja dialogowa. Oczywiście tylko za pomocą modów. I ta opcja będzie dostępna tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nie pozwoliliśmy na to, żeby Triss była torturowana. Bo kiedy pozwoliliśmy, to ta opcja dialogowa będzie troszeczkę inna. A cały dialog brzmi tak. Przeżywasz jeszcze tamtego szpiega? Oczywiście, że przeżywam, jak cholera. Nie chcę się stać taka jak oni. Nie grozi ci to. Uwierz mi. Geralt. Gdybyś wiedział, co się dzieje w mojej głowie, kiedy widzę kolejny stos. Kiedy znajduję ciała moich przyjaciółek i uczennic zmasakrowane tak, że ledwie je poznaję. Gdybyś wiedział, nie byłbyś taki pewien. W misji Skarb hrabiego Roivena z początku nie wiemy, kim w ogóle był ten cały Ziggy Roiven. Dowiadujemy się tego dopiero, kiedy zajrzymy do jego łaźni. Kiedy ma on spotkanie właśnie z Tasakiem i Królem Żebraków. Czy jakoś tak mówiono na tego ziomka. Kiedy zostaniemy wpuszczeni do środka i rozbierzemy się już praktycznie do naga, jeżeli w tamtym momencie spróbujemy wyjść na zewnątrz, Happen powie nam coś, co raczej jest oczywiste, ale coś, co z jakiegoś powodu zostało albo wycięte, albo zbugowane. Jeśli wolno mi zauważyć, negliż nie jest powszechnie akceptowany w tym mieście. Radzę się ubrać. Już spieszę z odpowiedzią na pytanie, które pewnie by ktoś zadał. Mianowicie, dlaczego mogłem sobie tak wyjść po prostu przez te drzwi, które generalnie powinny być zamknięte. Odpowiedź na to pytanie jest po prostu, że były one zbugowane. I po prostu na next-genowej aktualizacji możesz sobie przez nie przechodzić. Wejść tak do środka też można. Później w tej samej misji, chwilę po naszym przybyciu, dzieje się ostra zadyma. My oczywiście musimy ratować wszystkich, a kiedy nam się uda, to będziemy mogli sobie porozmawiać z ekipą. Ten dialog był zbugowany przez długi czas, ale ostatecznie został przywrócony w aktualizacji Next Gen. Ale też zgaduję, że nie każdy ogląda każdy mój odcinek, także i tak wam puszczę ten krótki dialog. Co tam u ciebie, Roiven? Zniknąłeś na kilka lat i nagle znajduje cię w Nowigradzie. Zwiedziłem szmat świata, przez jakiś czas siedziałem w Zerikanii.
Co porabiałeś na pustyni? Szukałem jedności z naturą. Magiczne miejsce. Ale jak widzisz, stęskniłem się i wróciłem. Postanowiłem osiąść w Nowigradzie, zostać szanowanym obywatelem, a kiedyś, kto wie, może nawet rajcą miejskim. Jeżeli w ogóle chcesz zobaczyć te wszystkie przywrócone dialogi z aktualizacji Next Gen, to kliknij sobie w prawy górny róg i tam znajdziecie cały odcinek, no bo tutaj z oczywistych względów nie będę pokazywał tych wszystkich dialogów. Czas przenieść się do Kaer Morhen i do misji Bitwa w Kaer Morhen. Bo tutaj jest naprawdę sporo dialogów, które z jakiegoś powodu zostały usunięte. Jak wiadomo, w tej misji w zależności od tego, komu pomagamy, a komu nie i jakie decyzje podczas całej tej pomocy podjęliśmy, będziemy mieli różne osoby w Kaer Morhen. Ja na dzisiaj przygotowałem całkiem zgrabną ekipę i sporo z tych osób tutaj ma usunięte dialogi, których nie odbędziecie podczas normalnej rozgrywki. Zaczniemy sobie od Leto. Jak wiemy, w Wiedźminie możemy spotkać słynnego zabójcę królów. Chociaż właściwie to Geraltowi przypadło to miano, no to wiemy, jaka tak naprawdę ekipa za tym stała. I kiedy spotkamy tego Leto, będziemy mieli misję z nim związaną, a na końcu poprosi nas, żebyśmy się nie wtrącali i mu zaufali. Leto ostatecznie zostaje postrzelony, a my do wyboru mamy albo zabić wszystkich, albo się po prostu nie wtrącać, tak jak nas prosił. Jeżeli się nie będziemy wtrącać, ostatecznie, i tutaj uwaga, przewincie sobie do tej minuty, do następnego chaptera, bo tutaj jest całkiem duży spoiler odnośnie tej misji, ostatecznie okaże się, że tak naprawdę użył on jadu, żeby wyglądało na to, że nie żyje, a tak naprawdę przeżył. Jeżeli uda nam się to wszystko, możemy go później zaprosić do Kaer Morhen, żeby sobie tam przeczekał, a ostatecznie pomoże on nam w walce z dzikim gonem. Wycięty dialog to dalsza kontynuacja właśnie tego wątku. Możemy go zapytać, jak przekupił tego kusznika, który jak się okazuje, nie wypalił tej strzały przypadkowo. Aż chwilę? O co chodzi? Jak ci się udało przekupić kusznika? Wiesz, tego, który cię zabił. To nie było trudne. Dowiedziałem się, że w bandzie Westera jest Ben Kowirczyk. Kiedyś, dawno temu, uratowałem życie jego ojcu. Był mistrzem ucznictwa w Kowirze. Z tego, co słyszałem, Ben odziedziczył po nim talent. Dotarłem do niego i ustaliliśmy, że kiedy Wester mnie wytropi, Ben strzeli, nim zacznie się regularna walka. Ryzykowny plan. Czy ja wiem? Obawiałem się tylko, że ktoś poza Benem będzie chciał sprawdzić, czy na pewno nie żyje. Albo dla pewności rozłupie mi czaszkę. Ale trochę strachu to niewielka cena za wolność. W ogóle to z każdą postacią możemy wejść w jakąś krótką interakcję. Pewnie nie każdy zgromadził tak pokaźną ekipę, więc myślę, że pokażę wam po te trzy zdania, które mają do powiedzenia, które są oryginalnie w grze również. Wes mówi coś takiego. Wes, nie wściekaj się. Źle zrobiłeś, sprowadzając tu królobójcę. Roche coś takiego. Roche, nie chcę z tobą gadać. Leto również ma kilka zdań. Jak nastroje przed walką? Pamiętam, jak walczyliśmy z nimi pod drzewem wisielców. Tym razem też damy radę. Medytujący Eskel. Eskel. Dziki gon? To może być ciekawe. Eskel. Nie przeszkadzaj, muszę się przygotować. I Lambert, z którym po kilku zdaniach możemy wejść w interakcję. Oczywiście ta interakcja została wycięta i jest ona trochę zbugowana, bo Geralt respi się w tym wielkim łuku. Zapomniałem, jak ta maszyna się cała nazywa. Będziemy go mogli wtedy poprosić, aby się z nikim nie kłócił. Gotowy do walki? Jak zawsze, Geralt. Jak już się zacznie, nie szarżuj, dobra? Rozumiem. To nie są zwykłe upiory. Jak idzie? Cholerny rupieć. Jest niewiele młodszy od Wesemira. Możemy pogadać? O co chodzi? Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. No, Lambert jak to Lambert. Myszowyr ma też kilka zdań do powiedzenia. Jakieś rady? Trzeba się przygotować do obrony. Przeciwnik jest groźny i mało o nim wiemy. Jakieś rady? W otwartej walce możemy im nie sprostać. Tu trzeba sprytu. Tutaj akurat nie mieliśmy żadnego wyciętego kontentu, za to z Wesemirem już mamy. Możemy go zapytać o to, jak się czuje przed walką. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Jeśli krwawią, to można ich pokonać. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Damy radę. Tak? W czym rzecz?
No, jak się czujesz przed walką? Staro. Jeśli bitwa pójdzie nie po naszej myśli, zabierz Ciri i uciekaj stąd jak najdalej. Nie ma mowy, nie zostawię was. To nie była prośba, Geralt. Wiem, ale ja nie jestem już twoim uczniem. A szkoda, bo jednej rzeczy ci widać nie wpoiłem. Że czasem nie można wygrać bez poświęcenia. Możemy go też zapytać, po co remontuje Kaer Morhen, ale ten dialog ostatecznie został już przywrócony w Next Genie i zobaczyć go możecie, tak jak mówiłem, w tym filmie. Dalej mamy Zoltana. Zoltan nie mówi nic ciekawego, Viggy tylko krzyczy, a reszta ekipy Skellige też nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Zatem czas przenieść się z powrotem do Nowigradu, bo tam mamy jeszcze kilka usuniętych dialogów powiązanych z trupą Iriny. W misji Niech żyje sztuka, gdzie za zadanie mamy zanieść sztukę do Iriny, zobaczyć możemy próbę i usłyszeć kilka ciekawych wymian zdań. W niezmodowanym Wiedźminie z jakiegoś powodu możemy tylko usłyszeć niepełną wersję tej próby, która nagle się urywa. A w moim Wiedźminie dla widza przywróciłem. Było nieźle, ale to ciągle słyszałem nie to. Sama nie wiem. Więcej ognia! Ruszasz w drogę? A teraz czy z nami zróbmy zostaniesz? Sobie przerwę. Bezpiecznie, jak jesteś to co? Pobliżu? Idziemy do Złotego Jesiotra czy do Siedmiu Kotów? Mnie w Jesiotrze więcej nie zobaczą. Te ohydne menty, które tam podają. Powiedz lepiej, że ci wpadła w oko kelnerka z kotów. Macie wrócić na próbę. Dzisiaj, jasne? Spokojnie, przyjdziemy. Tanecznym krokiem. Zabójczą truciznę. Głodna się ucho zrobiłam. Ucho mi sączył. Zdrajca. Wow! Nie tykaj mnie. Bezbronnego we śnie życia pozbawił? Nikczemny. Tak, 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 dokładnie tak. Dobrze, o to chodziło. A teraz nosi jego koronę. Zginie tej nocy, przysięgam. Uchodźmy, Luby, zaraz przyjdą straże. Pomścij mnie, synu. I teraz znikam, tak? Nie, 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 źle. O trupie Iriny jeszcze możemy porozmawiać z Priscillą w misji Kabaret. Ale moment na tą pogawędkę mamy bardzo ograniczony. Bo tylko porozmawiać z nią możemy po odebraniu drewnianego miecza od Iriny, a jeszcze przed tym jak spotkamy się z Jaskrem pod domem z Holastyki, gdzie potem odbywa się chyba moja ulubiona scena. Jaskier? To ja! Choć menty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel. Chyba karmazynowy pierdoła. W tym krótkim oknie czasowym możemy podejść do Priscilli i zapytać ją, jak radzi sobie trupa Iriny. Moje bohaterskie czy... Geralt! Jak sobie radzi trupa Iriny? Dalej wystawiają naszą sztukę. Teraz Wiedźmina gra Benedikt Koza, ale wszyscy zgadzają się, że to już nie to samo. Kolejny usunięty dialog znajdziemy w ukrytej misji w Velen. Z tego co wiem, ta misja nie ma nawet nazwy, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli będziemy przemierzać Velen, natrafimy na dwóch jegomościów, którzy wołają o pomoc. Wiedźmin! Na bogów pomóż mi! Kiedy zdecydujemy się im pomóc, okaże się, że ochrona, za którą zapłacili, kiedy tylko wjechali na tereny leśne, zaatakowała ich. Usunięty dialog to dialog, w którym możemy zrzucić winę jeszcze na nich i powiedzieć im, że pewnie mało im zapłacili. Pewnie stwierdzili, że za mało im zapłaciłeś. A skąd? Dostali więcej niż powinni. Plotka poszła, że na gościńcu gule czy inne maszkary grasują. Musiałem im dopłacić, bo nikt inny nie chciał z nami jechać. Myślisz, że ci tutaj daliby sobie radę z potworami? Skoro nie poradzili sobie z jednym wiedźminem, to wątpię. Tych gości w ogóle później jeszcze możemy spotkać, ale myślę, że zostawię to na kolejny odcinek ukrytych questów. Ostatnie dialogi, które na dzisiaj przygotowałem, a które zostały wycięte, możemy odbyć na Wyspie Mgieł. Ostatnio zapytałem was na karcie społeczności, jak dobrze oceniacie swoją wiedzę z Wiedźmina i całkiem duża ilość odpowiedziała, że są początkujący. Także jeżeli nie przeszedłeś gry, to te usunięte dialogi zawierają ogromny spoiler dotyczący fabuły, więc polecam naprawdę skipnąć, jeżeli nie ukończyło się jeszcze gry. Kiedy udajemy się na Wyspę Mgieł za świetlikiem, trafimy do domu, gdzie ukryły się krasnoludy. Pomagamy im wtedy odnaleźć kompanów i kiedy odnajdziemy śpiocha, bo tylko śpioch właściwie przeżywa, oni otworzą nam drzwi do domu, w którym znajduje się Ciri.
Ciri z pozoru oczywiście wygląda na martwą, ale tak naprawdę zaraz po tym jak świetlik wleci do środka, ona się obudzi. Geralt później siedząc z Ciri przy ognisku będzie wtedy rozmawiać na różne tematy. Między innymi temat blizn, czy światów, w których była. Możemy wtedy poprosić ją, żeby opowiedziała nam całą historię od początku. Kiedy to zrobimy, będzie tam usunięty albo zbugowany dialog, który normalnie nie może się odbyć. Ty trafiłaś do Wiedźm i Barona, a on do Kejry. Do Kejry? Kejry Metz? A co ona robi w Velen? Kiedy Ciri zapyta nas, co Kejra robi w Velen, będziemy mieli tutaj dwie opcje dialogowe. Pierwszą bardzo krótką. Ukrywa się przed prześladowaniami. I drugą, troszeczkę bardziej złożoną. Zasmakowało jej życie na wsi i otworzyła praktykę magiczną. Ta. I pewnie co rano chodzi pasać krowy, a potem własnoręcznie je doi. To byłby widok. Byłby, gdybym miała krowy. W Velen to luksus, który przyciąga uwagę, a Kejrze teraz wyjątkowo na tym nie zależy. Uciekła przed prześladowaniami magów. Potem w kolejnej sekwencji zdań również będziemy mieli dialog o Jaskrze, a normalnie w grze go nie mamy. I padło na Jaskra. To dobry przyjaciel, ale w tym przypadku chyba niekoniecznie trafny wybór. Najlepszy jaki miałam. Zresztą co ty masz do Jaskra? I tutaj również dwie opcje dialogowe. Pierwsza sarkastyczna. Nic, zupełnie nic. Mów dalej. I druga opcja realistyczna. Niech pomyślę, jest gadatliwy, histeryczny, a odwagi ma tyle co zając. Idealny kandydat na wspólnika do skoku stulecia. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale generalnie na tej wyspie dostajemy tutaj zadanie odnaleźć trzech kompanów tych krasnoludów z domu, a w sumie na tej wyspie znajdują się cztery ciała. Może ktoś wie w sumie dlaczego nie wspomnieli oni o czwartym kompanie. Albo czy to może nie jest ich kompan, a może w sumie to jeden z kompanów, który już umarł i oni wiedzieli, że on umarł. Nie wiem, ale generalnie dziwne. Jeżeli wiecie coś na ten temat, możecie napisać w komentarzu. No i generalnie to by było na tyle dzisiaj. Chyba nie muszę mówić, że nagranie tego odcinka kosztowało mnie mnóstwo czasu i wysiłku. Bo to jednak w oddalonych od siebie misjach o godziny czasem były te dialogi. Więc możecie chociaż zostawić suba, czy wejść na mojego Twitcha. Albo też wesprzeć mój kanał, możecie. Jeżeli chcecie jakąś drugą część zasuniętego kontentu z Wiedźmina, piszcie śmiało. To myślę, że spokojnie można by było jeszcze coś z tego nagrać. A my widzimy się w następnym.